A witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym wam pokazać zwykły dzień na obozie. Tu mnie pani Kasia chce rozjechać, więc zapraszam was do oglądania. Cześć! To jest najlepsza ekipa stajni Iskra. O właśnie, Hania! No i dzień rozpoczyna się tak, że wyprowadzamy koniki na pastwiska, karmimy te konie i przygotowujemy koniki do jazdy. O, tutaj dziewczyny idą z rumakami. I czyszczonko, szorowanko. Czyścimy ładnie koniki. Powiem wam, fajne to zajęcie, chodzić między placami i patrzeć na moich ulubionych instruktorów i na dziewczyny i chłopaków, którzy trenują, i naprawdę się dzieje. Każdy plac jest młyn, cały czas jakieś uwagi, galopy, skoki. Fajne to jest. Zaraz wam idę sobie. Tutaj stępują, odpoczywają, tu dziewczyny też kończą galopy. O, tu drzewa, za drzewami jest jeszcze plac numer 4, a ja wracam z trójeczki. I pędzę! O! Wyłania się plac numer 4. Idę tam zobaczyć do pani Emilki. A, dziewczyny akurat kończą rozgrzewkę. Ale... chociaż nam pomachają. O, tutaj koń galopuje, pracuje jeszcze u pani Ani. Dotarłam. Dotarłam. Z ukrycia. Panie Emilko, machamy! O! No pewnie, a czemu nie? Machamy, machamy. Jeźdźcy machają. Dzisiaj trening skokowy. Dzień, o Jezu, dzień skokowy. Więc wszyscy się przygotowują. Ale słuchajcie, my mamy jeszcze jeden plac. Trawiasty. Biegnę do niego. Tam daleko. A tam pani Agnieszka w oddali widać, na czarno ubrana. Słuchajcie. O, samochód jedzie. Muszę zejść z drogi, żeby mnie nie rozjechali. Tu dziewczyny wracają do treningu. A ja pędzę. Pędzę między drzewami. Do następnego placu. O. Tu pani Agnieszka jakieś zdanie ma. Nasze piękne konie. Cudownie konie. Pani Agnieszko! Pani Agnieszko! Machamy! I dziewczyny trenują. Takie to nasze życie obozowe, sezonowe, letnie. Dużo się dzieje u nas, bo słuchajcie, stawiamy już halę. Piękną, dużą halę. Już równają plac, już równają teren. Tyle się dzieje. Jestem zachwycona. Poranne jazdy odbędą się. Wszyscy kierują się na wykład lub na zajęcia stajenne, które każdego dnia się odbywają. Są to ciekawe zajęcia z teorii i z praktyki. Wykłady na temat żywienia, czy chorób koni, czy związane ogólnie z budową konia, czy użytkowaniem koni, są naszą codziennością. Potem jest obiadek bardzo dobry, no i potem znów rozpoczynają się popołudniowe lekcje, to są dodatkowe lekcje lub lekcje dla grupy odznakowych, grup sportowych, które są na naszym obozie. Potem jak się odbędą te lekcje, no to kończymy dzień z prowadzaniem koni po godzinie 19 i koniki wracają do swoich boksów.
są karmione i tak kończy się dzień jeździecki. Ale oczywiście obóz konny nie składa się tylko z jeżdżenia. Są też fajne zajęcia, które organizują wychowawcy. Są zajęcia integracyjne, różne zabawy, gry, wyprawy do lasu, które naprawdę urozmaicają pobyt w naszej stadninie. Tak, machamy, machamy. Tak, turnusik piąty. Dziewczyny uśmiechnięte, zadowolone. Tak, pani Ania jest fanką właśnie bryczek. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i serce schowam na dnie. Tak się bawi turnus piąty! No, jak przystało na obóz jeździecki, na wakacje w siodle, jest dużo treningów skokowych, dużo treningów ujeżdżeniowych oraz pracy nad dosiadem miejsca, czyli po prostu szlifowanie umiejętności jeźdźców i staranie się przez ten tydzień czy dwa tygodnie, na które jeźdźcy zostają, wykrzesać jak najwięcej efektów pracy, które wkładają dzieci i młodzież w swoje treningi. Ale oczywiście, jeśli mają ochotę pojechać w teren, wybrać się na przejażdżkę, w której będą zwiedzać nasze piękne lasy, z wielką chęcią wybieramy się z nimi w las. Także są zabawy, są wygłupy na koniach i są jazdy oklepowe, które właśnie chciałabym Wam przedstawić. Więc rozmaitość zabaw i porządnych, solidnych treningów w naszej stajni jest naprawdę duża. No, codzienność w naszej stajni to jest czyszczenie banerów. Sekcja niezawodna, Pola, Daria i Julka. A tutaj sobie galopujemy, pracujemy i jedziemy w parkurze. Witajcie, moi drodzy. Na treningu skokowym na srebrną odznakę chciałem Wam pokazać Julkę. Akurat już kończy parkur, dojeżdża szeregu. I równiutko. Raz, dwa, trzy. Dobrze, okej, okay. Przerwa. No, dziewczyny prężnie się przygotowują do egzaminu, bo już w piątek mamy egzamin na srebrną i na brązową odznakę. I Was też zachęcam do tego, żeby uczestniczyć u nas w egzaminach. I pozdrawiam. Tak, a tutaj jest tak zwana odznakowa loża szyderców. Tutaj dziewczyny się rozgrzewają. Dobre humory przed odznaką. Tak, tak, tak się bawi turnus trzeci. Tak wygląda życie w stajni Iskra. Damy radę! Radę damy! Teraz! Pani Michalina? Nie. Oj, tak. A tu? No machaj, o właśnie, widzisz? Chciałam się w drugą stronę. Bo tu na kontakt i usiadzie, okej? Okay? Staramy się trzymać taki równy galop, aktywny. A uznałam Wam, że pokażę. Pokażę, pokażę. Miejsce, gdzie będzie stała hala. Nowy tutaj intensywnie pracują. Zobaczcie. Przygotowywany grunt. I będzie się działo. Będzie się działo, bo spełnia się moje jedno z większych marzeń, które miałam związane właśnie z tą stajnią. Więc będzie piękna, duża hala. I obozy będą super miały warunki.
i dziewczyny i chłopaki będą mogli naprawdę trenować w zimie na naprawdę dużej hali. Moi drodzy, to na tyle. Sami widzicie, w ciągu dnia obozowego w stajniska dużo się dzieje, dużo fajnych, pozytywnych twarzy. Instruktorzy fajne lekcje prowadzą oraz osoby, które uczestniczą w tych treningach, myślę, że są zadowolone. Myślę, że nawet bardzo zadowolone. Cieszę się, że jesteście z nami. Cieszę się, że chcecie do nas przyjeżdżać, bo to wy nas nakręcacie, to wy dajecie nam energię, to wy sprawiacie, że my chcemy bardziej się starać i robić dla was więcej. Dziękuję wam, ja tymczasem się żegnam i do następnego!